Witam ponownie. Myślałem, że to jednak pochodzi dłużej. Jednak chyba nie jest widać w mojej instalacji. To jest inwerter w instalacji mojego kolegi, który tu miał do ogrzewania bojlera. To jest jego rozdzielnia, z której wychodzi załączony bezpiecznik. To jest bezpiecznik, bo mu trochę tu poprzerabiałem na ten inwerter. Tą rurką białą przychodzi tam z tyłu. I tutaj koledze rozbewyszyłem. O, już prawie 2 tygodnie temu jego rozdzielnie. I tak, żeby było klarownie, może to ładnie nie wygląda, ale jest tak dość, jak go powiem, przejrzyście. Stąd przychodzi zasilanie. Tutaj wchodziło koledze do rozdzielni. On tu miał zasilanie swoje, ja to wypiąłem całkowicie oddzielnie, żeby tylko szło tak jak widać na inwerter. To drugie jest odejście na grzałkę. Tutaj nam wychodzi ten przewód spod spodu. O, ja go tu wyciągnę. Przechodzi tutaj przez rozdzielnię. Wchodzi w rurę. I bezpośrednio leci tutaj do ogrzewania bojlera. To jest stara część instalacji, bo kolega tutaj tym sterownikiem grzał. U siebie ja tu przepiąłem, tylko dostosowałem, żeby było do instalacji przygotować do tego. Tutaj kolega ma 2 zabezpieczenia. Przychodzi z zewnątrz, tak może po kolei, przychodzi z zewnątrz z paneli zasilanie. Cała ta, żeby było wiadomo, ta rozdzielnia jest bez jakiegokolwiek innego napięcia, ponieważ to napięcie 230, ja wypiłem i wpiłem bezpośrednio na inwerter. Także tylko przechodzi nam tutaj DC, wchodzi na bezpieczniki, jaki kolega miał, taki miał. Stąd idzie na odgromnik, który też wziąłem, ten dedykowany, który kupiłem razem z inwerterem, wymieniłem go na inny, no właśnie na ten, żeby było to samo. Tutaj jest uziemienie, tak jak widać, wchodzi tu w rurę i tam są zabite sondy, gdzieś kolega gdzieś tam zabijał. W każdym razie tutaj mamy po kolei. Teraz z bezpieczników wychodzi plus minus tutaj na inwerter. No i jeszcze raz zasilanie przychodzi tą rurą, wchodzi bezpośrednio, bez żadnego zabezpieczenia z tamtej rozdzielni pierwszej, co pokazałem, na inwerter i wyjście na te grzałki w tą rurę. Nie ma nigdzie żadnych krzyżowań, przewodów, praktycznie wszystko leci oddzielnie. Wiem, że te mostki wyglądają jak wyglądają, no ale to jest tu w kotłowni, nie miał nikt do tego dostępu. No, objaw był taki, że kolega dziś zadzwonił, że mu wyłączyło bezpiecznik główny w skrzynce, bo tutaj jest zabezpieczenie 20 amperów i chyba jakieś zwarcie musiało być. Przyszedłem, teraz go załączyłem, ten bezpiecznik na chwilkę, ale wyłączyłem panele, bo już wcześniej sprawdziłem, mimo wyłączonego inwertera on nie oddaje nic, a pobiera bardzo duży prąd. Mogę tak pokazać. W momencie załączenia tutaj z inwerterem nic się nie dzieje. Mogę pokazać. On już tutaj, nie wiem czy będzie dobrze widać, nie pokazuje żadnego napięcia w ogóle z sieci ani z paneli. No, wypracował 101 kWh, to praktycznie na sam bojler tylko było. Tutaj są 4 panele w tej instalacji, 155 V na jałowo. Teraz jak jest bezpiecznik załączony, tutaj to napięcie wcześniej zmierzyłem, jest 0. Podejrzewam, że bardzo obciąża. Teraz pokażę, w momencie rozłączania będzie słychać taki syk, że rozcina prąd. O. Ten bezpiecznik wiem, że nie jest przystosowany do tego, no ale było ewidentnie słychać. Spróbuję jeszcze raz załączyć. Inwerter w ogóle nie reaguje na przyjście napięcia z DC, czyli stąd mamy jakieś zasilanie. Identyczne uszkodzenia jak pozostałe 3 razy wcześniej. Ostatnim razem było dokładnie to samo. Także raczej moja instalacja, która tam jest robiona w domu, według mnie dobrze. Nic nie pokazała, nic nie miała wpływu na pracę tego inwertera. Bo skoro w innej instalacji taki sam objaw się dzieje, no to raczej każdy sobie może odpowiedzieć na to pytanie sam.